Oj nie, absolutnie nie. Myślę, że moje dzieci ostatnie co o mnie myślą to, że jestem psychologiem, ponieważ ja bardzo często sobie kompletnie z nimi nie radzę. To znaczy popełniam takie same błędy jak większość mam, tylko z jedną różnicą, że jestem ich bardziej świadoma. Jak coś zrobię, to od razu wiem, że zrobiłam źle i mam poczucie winy i się za to jakoś tam samokaram wewnętrznie i myślę o sobie wtedy negatywnie. Myślę, że ta wiedza najbardziej, tak naprawdę najbardziej ucieka mi to, co wiem w relacjach z dziećmi, bo tam dochodzą do głosu wielkie emocje po prostu. Kocham je tak bezgranicznie i tak bezwarunkowo, że głupieje. Moje dzieci są jeszcze w trakcie rozwoju, więc na różnych etapach jestem dumna z różnych rzeczy, bo oni się po prostu strasznie dynamicznie zmieniają. Są teraz nastolatkami, Klara ma 14 lat i mam wrażenie, że przez rok się niezwykle zmieniła, a mój syn ma 17 i się zmienił bardzo przez ostatni rok. Jestem dumna z mojego syna, że tak bardzo wierzy w siebie i że jest taki nieustępliwy w dążeniu do swoich marzeń. Myślę, że tutaj ma znaczenie jego taka dusza sportowca, no bo on przez wiele lat sportowcem zawodowym. I że on po prostu ma taką niezwykłą wytrwałość i wiarę w to, że jak się człowiek sobie coś wymarzył, to po prostu musi po to sięgnąć. Natomiast z mojej córki jestem najbardziej dumna z tego, że jest wiernym przyjacielem. Klara jest taką dziewczyną, na której po prostu można polegać i której słowo jest po prostu słowem, które coś znaczy. Więc myślę, że ona będzie takim człowiekiem, do którego się bardzo będzie chciało wracać i naprawdę głęboko wierzę w to, że będzie moim przyjacielem na całe życie. I jestem dumna z tego, jakim ona jest człowiekiem.